Ze srebrem na szyi do miasta wróciła z Węgier zawodniczka klubu karate Kyokushin. Wicemistrzostwo Europy Juniorów to ogromny sukces Joli Płońskiej, która od 12 lat szlifuje swój talent i wyciska z siebie siódme poty. Ostatnie 6 tygodni to dla niej wielki test. Ogólnie już same przygotowania były dużym wyzwaniem. Matura, dużo nauki, treningi. Mieliśmy 9 jednostek treningowych w tygodniu. Więc ciężko było to wszystko ze sobą połączyć. No i sam start też nie należał do najłatwiejszych. Warunki na sali, brak klimatyzacji, 30 stopni na zewnątrz, więc było ciężko. Zawodniczka klubu prowadzonego przez Marka Krejpcio trenuje od 12 lat. Rok temu imprezę tej samej rangi zakończyła na 6 lokacie w Europie, a poczyniony postęp i wielka determinacja w tym roku przyniosły zasłużone srebro. Szereg walk w trudnych warunkach nie był łatwym wyzwaniem, ale nagroda, zdaniem Joli, warta była wysiłku. Po paru walkach już człowiek jest zmęczony, jest gorąco, już te chęci też trzeba z siebie mocno głęboko sięgać, żeby one były. Każda walka też jest trudniejsza, bo za każdym razem zawodniczki też już są po swoich walkach, czyli mają swoje umiejętności, są dobre. No to jak na podium weszłam i tak, to był taki cel już od wielu lat. To nie jest krótki okres przygotowań. Już ćwiczę 12 lat, więc to wszystko zaowocowało. Zawodniczka opuszcza niebawem klub i trenera, który prowadził ją od wczesnego dzieciństwa. Nie porzuca jednak ani zamiłowania do sportu, ani wybranej dyscypliny. Z wynikiem podobnym do ubiegłorocznego osiągnięcia Joli, z Węgier wrócił również drugi z zawodników suwalskiego klubu, Franciszek Kimszal. Franek, debiutujący na europejskiej arenie, zszedł z niej na znakomitej 8 pozycji. Jest niezwykle skromny, ale i ambitny, jak mówi. Niestety nie udało mi się zająć żadnego miejsca, byłem w ósemce i wygrałem jedną walkę, a drugą niestety przegrałem z Bułgarem. A dlaczego mówisz niestety? Przecież w pierwszej ósemce Europy się znaleźć to jest ogromny sukces. No tak, ale fajniej by było wygrać. Franek na treningi do suwalskiego klubu karate Kyokushin trafił podobnie jak Jola jako kilkulatek. Jego największe sportowe marzenie to... No pewnie mistrzostwa świata kiedyś. Na razie Europy. Za rok może się uda zająć miejsce lepsze takie. A później zobaczymy, co będzie. Trener naszych zawodników, Marek Krejpcio, jest zmęczony, zachrypnięty, ale pełen dumy ze swoich zawodników. Tak naprawdę po 3 latach zawodnicy suwalskiego klubu wrócili na podium Mistrzostw Europy. Wcześniej mieliśmy tych medali 35, a Jola dołożyła dzisiaj 36 medal Mistrzostw Europy. Po przerwie, dlatego że ostatnie 2 lata nie były dobre ani dla klubu, ani dla mnie też prywatnie, niestety. Także fajnie, że udało się to zrobić sensownego i odrobiliśmy swoje straty. Są wyjątkowymi młodymi osobami. Wytrzymali cały mój reżim, który narzuciłem. Dlatego właśnie są wyniki. No. Bo sami to wiedzą, o tym dokładnie zawsze to mówię, że bez pracy nie ma niczego za darmo, nikt nam niczego nie da. To trzeba wszystko wypracować, jak to się mówi, wygrabać własnymi łapkami, prawda? Oni to zrobili tym razem. Franek wszedł do 8. Jest to dla niego wymierny już wynik, bo to jest wymierny już wynik sportowy. Jeszcze tym razem medalu nie udało się zrobić, ale przypomnę, że Franek jest pierwszym rocznikiem w kadetach, czyli za rok może jeszcze wszystko powtórzyć i mam nadzieję, że to odrobi. Zaś przypomnę, że Jola w tamtym roku była właśnie 6. na Mistrzostwach Europy. Też medal poszedł koło nosa, została skazana na 6. miejscu i była też pierwszym rocznikiem, a dzisiaj jako drugi rocznik w tym roku odrobiła lekcję, że tak powiem, i zajęła miejsce 2. Także wszystko przed nami, myślę przed nimi też. Miejmy nadzieję, że się uda dalej rozwijać. Franek jeszcze w kadetach coś pokaże, potem dalej w juniorach, a Jola przychodzi teraz z domu młodzieżowca i mam nadzieję, że też będzie dalej kontynuowała karierę. Swój udział w sukcesie młodych Suwałczan ma również miejscowy samorząd. No i dzięki temu, że nasze miasto nam pomaga, możemy to zrobić, dlatego że jedziemy na Mistrzostwa Europy, dostaliśmy fundusze odpowiednie, że możemy tam jechać właśnie, mogliśmy to wszystko przygotować, były sparingi wyjazdowe, było wszystko tak, jak trzeba, personalnie. No ale dzięki temu właśnie mamy wynik.